Cześć tu Wilku, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku mojej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. W tym odcinku zagramy w trzecią misję z tej pierwszej planszy, jest to misja Emergency Assistance, jest to misja na Bakurze. Przeczytajmy więc, o co w niej chodzi. Urzędnicy z planety Bakura poprosili nas o pomoc. Nieznana grupa przejęła kontrolę nad elektrownią w górach. Wysłana tam grupa nie daje znaków życia. Twoja misja ma dwa cele. Powstrzymaj grupę, która przejęła elektrownię i co ważniejsze, uzyskaj zapewnienie, że sama stacja pozostanie nieuszkodzona. Stacja jest zbudowana na nieaktywnym wulkanie. Jeśli zostanie zniszczona, wulkan mógłby zniszczyć miasto. Bakuranie potrzebują, by ktoś dostał się do elektrowni i udaremnił plan grupy. Także okej. Wybierzemy się tam oczywiście. No, według Luke'a Skywalkera ma być z nami Kyle Katarn, który pamiętamy, już ostatnio w tej kantynie nam raczej nie pomógł. Zobaczymy jak będzie tym razem. Dobra, wezmę sobie znowu te pioruny, poziom trzeci i zapewnia mi to, że będę mógł tworzyć ciągły strumień wyładowań elektrycznych o dużym zasięgu, który uszkodzi wszystko, co będzie przede mną. Zobaczycie, naprawdę fajnie to działa, z tego co pamiętam. No, ostatnio z tego nie korzystałem, tym razem będzie fajna okazja, żeby właśnie z tego skorzystać. Bez broni chyba wszystkich już korzystałem, wezmę sobie może te dwie. Trzeba pamiętać, że z pozostałej broni właściwie można znaleźć tutaj na mapce. To jest, myślę, fajna sprawa. No i tak będzie, myślę. Coś tutaj z tego na pewno znajdziemy jeszcze. Oczywiście oprócz paczek amunicji po prostu będzie leżała sobie gdzieś broń do wzięcia. Przejdźmy może do tych detonatorów wszelakich. Tym razem weźmy te paczki detonacyjne. Chcę wam pokazać fajny sposób na rozbrojenie z kolei tych trip mines, jak tutaj to jest nazwane. Czyli takich min, które powodują rozciągnięcie takiej wiązki lasera. Nie wiem, jak tutaj to jest opisane. No, tak możecie widzieć, rozciąga się do najbliższej powierzchni wiązka z tej właśnie minki. Dobra, rozpoczynamy już, koniec ględzenia. Weźmy się za akcję tutaj. Where are you, Kyle? I've been waiting here forever. Well, I can't wait around. I've got to do something. No, jak zwykle Kyle nas olał, coś nam nie chce pomóc. Widzimy, fajne tutaj otoczenie. Jakieś ciałka. To jest bardzo sugestywne. Mówi nam, co tutaj się mogło dziać. Tak więc jesteśmy w jakimś... O, drzwi przyczasnęły. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Jest to elektrownia, o ile dobrze pamiętam. A i pierwsza sekretna arena. Tych aren troszeczkę tu będzie. Czasem warto z nich skorzystać, gdzieś tam ich szukać. No, widzieliśmy, już był blaster pack do wzięcia, także takich paczek tu będzie sporo. Co ja włączam? I możemy sobie podejrzeć, co się dzieje w kamerkach. Wszystkie widzimy bomby, które musimy rozbroić. Nam zostały pokazane wszystkie tutaj. Były bardzo fajnie ukazane. Already, ale... Chyba na to nie byli przygotowani. Dobra, kolejną wam pokażę od razu sekretną arenę. Tu pamiętam dobrze, że była. Okej, się wyturlałem tutaj. Tych Stormtrooperów tu będzie troszkę. Będą nam oni psuli co nieco. Tym się nie da. Dobra, aha. Może od razu wam pokażę, o co mi chodziło z tymi paczkami detonacyjnymi. Mianowicie możemy sobie taką rzucić i na raz prawym przyciskiem wysadzić. Bardzo fajnie to działa przy większych ilościach właśnie tych paczek. Okej, rozbroimy bombę. Już pierwszą mamy za sobą. Lecimy. Hop. Z czym ja biegnę? Oj, przeciwnicy kolejni. A ja ich może tak potraktuję. Nieładnie. Mało gościnni są wobec mnie, to ja też tutaj nie będę dłużny. Lecę. Po co się cofam, to nie wiem, ale Czasem oczywiście coś można przeoczyć. Naprawdę, te pioruny to jest fajna sprawa. Mocno to ułatwia całą rozgrywkę. O, tutaj trzeba uważać z kolei na te wszystkie tutaj żywioły, jakieś dymy, nie... Oj! Nie wiadomo co. Nie lubię tego strasznie, przyznam się szczerze. Dobra. Tak zgrabnie to się udało zrobić. W każdym razie tu trzeba uważać, bo naprawdę może nam na zdrowo kosztować jakieś tam olanie sprawy, czy właśnie... W ogóle wejście przez przypadek w coś takiego. Oczywiście przy tam jakimś zahaczeniu o... Jeśli muszę w ogóle mówić o zahaczeniu. Jakimś tam chwilowym staniu nawet w tym, no to tam wiele nam się nie stanie, ale... Jeśli mielibyśmy stać, to nieciekawie się to skończy. Pewnie wiecie jak. No nie wiem, nie będę tak ciągle robił, to trochę radość z gry odbiera mi, szczerze mówiąc. Bardzo łatwo to wychodzi, gdy się używa tych piorunów. Cholernie mocne to jest. Dobra, tu mi się nie chce tracić czasu, to sobie te paczuszki detonacyjne walne i idzie to jakoś sprawniej, wydaje mi się. Dobra. O! Dawać mój miecz. Mówię wam, trzeba uważać z tym mieczem. W sumie nagrywam ten odcinek już niektóry raz. Z różnych powodów, bo w sumie nie mówiłem o tym. Dawno nie było tych odcinków, bo miałem problemy z kartą dźwiękową. I niestety nie mogłem nagrywać przez to ich. Tak, więc chyba piąty raz to nagrywam. Już pamiętam dokładnie co gdzie i jak było. Ale ostatnio jak grałem, to na przykład miecz mi się zablokował i przez pół mapy musiałem biegać bez miecza. No naprawdę nie jest to fajna sprawa. Przywitamy tutaj pana. Dzień dobry. No ale nie, jednak mieczyk to jest zawsze większy fan. Hop, hop. Karty dostępu widzieliście, uzyskałem, także mogę już sobie tutaj zgrabnie otworzyć te drzwiczki. I tu, o, dzień dobry, po raz kolejny. Okej, ruszmy się więc. I tu mamy takie rozwidlenie, możemy iść w lewo i w prawo, no trudny wybór, niesamowicie. Ja już widzicie go podjąłem, idę w prawo. Dzień dobry. I idę tutaj w kierunku tych drzwiczek. Jakieś wybuchy znowuż. No nie, to jest niehumanitarne chyba po prostu. Nie mogę tak robić. Karta dostępu kolejna wyleciała, także tutaj też możemy wejść. I trafiamy do takiego pokoiku, w którym możemy szybko odnowić swoje punkty życiowe. I to jest przydatna sprawa, bo w sumie dla mnie nie, ale ogólnie jest to przydatna sprawa. Dużo jest takich miejsc, mówię, ta mapka jest moim zdaniem bardzo ciekawa, jedną z ciekawszych mapek jest właśnie ta z tego scenariusza. Dużo przeciwników, dużo dobrej zabawy myślę tutaj jest. Aha, dobra, teraz wyszliśmy, pewnie widzicie gdzie, tu wchodziliśmy właściwie i kierowaliśmy się w tamtą stronę, wyszliśmy z tej. Także chyba nic takiego wielkiego to nie było. Takie kółeczko zrobiliśmy. Zgrabne. Idźmy więc tu. Dobra. Tak jak mówiłem, bo chyba urwałem wątek. Moim zdaniem to jest jedna z ciekawszych misji, przynajmniej z tej pierwszej planszy. Ale co? Ale właśnie moim zdaniem jest zbyt prosta trochę ta mapka, ze względu na ilość potknięć, jakie możemy wykonać. Właściwie za dużo jest moim zdaniem tych medpaków, tych paczek z pancerzem, Gdyby ich nie było, to byłoby moim zdaniem nawet trudno. Aczkolwiek no, z drugiej strony, no ja gram na poziomie normal. O, jakiś wybuch widzieliśmy. Coś tam się nieźle rozwala nam. W sumie nie nam. Gdzie on strzela? W sumie nie wiem, ale dobra. Już nie strzela. No, można go łatwo zdjąć, jak widzieliście. No, w każdym razie tych paczek jest dużo. Dużo za dużo. A możemy fajnie skorzystać z tego. No, ale na razie nie ma kogo tutaj ustrzelić. Tu jest jeden pan, ale on chyba nie był zbyt skory, żeby tam wyjść nam na powitanie. Wolał poczekać tutaj na własną śmierć. Lecimy dalej, nie ma na co czekać. O, już widzimy kolejna bomba. Tu będzie dwóch panów. O, nie trafiłem. No jak to? Co to ma być? Słyszymy. Przynajmniej ja słyszę. Tych właśnie imperialnych żołnierzy, którzy lubią znikać. W sumie zapomniałem, jak oni się nazywali. Dokładnie. Ale jest ich tutaj dużo. Myślę, że to jest najgorsza sprawa tutaj ze wszystkich. Aczkolwiek łatwo ich zabić właśnie moim zdaniem mieczem, bo co? Bo mimo, że są niewidzialni, to jeśli ich rzucimy właśnie tym mieczem, to możemy ich bez problemów trafić. No, tak jest. Tutaj jest kolejna sekretna arena. Numer 3, jeśli dobrze liczę, dobrze pamiętam. Także bardzo fajnie. Lecimy dalej. Co tu jeszcze można wam pokazać? Tu też jest sekretna? Chyba już nie. Nie, bo tu nic nie ma. Co to za sekret byłby? Aj, straciłem trochę życia. Przez głupotę. Tutaj kolejne takie, jak widzicie, tego jest naprawdę mnóstwo. Kolejne stanowisko, gdzie możemy się zregenerować. Jak tu się wychodziło? Chyba tak, będzie najszybciej. Dobra. Cofniemy się teraz, tak? Tak będzie chyba najlepiej. O, jest nawet. No widzicie, kolejna apteczka, straciłem życie. Po chwili już mamy, ale znowu, no nie wiem. Wiadomo, to jest początek gry, także za trudno też nie może być. Nie wiem właśnie, jak byłoby na gorszym poziomie trudności, gorszym w cudzysłowie, bo co, bo po prostu na wyższym poziomie trudności. Dobra, kolejna sekretna arena, w których znowu są medpaki różniste. Dobra. Także gdzie teraz idziemy? Oj, przegapiłem moment. Teraz trzeba czekać. Zdaje się, że jeszcze tu nie byliśmy. Tak. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Trzeba bardzo uważać, bo tu są panowie z takimi bombami. A, widzimy, sami się wysadzili właściwie. Tego tutaj gościa trzeba dobić. Z detonatorami termicznymi tu stali goście. No można nieźle oberwać, jeśli się ich nie zauważy gdzieś tam przeoczy. Dobra. No. Klucz zebraliśmy całkiem niedawno. Możemy otworzyć te drzwi. A, ten pan chyba nas nie widział dobrze. O. Kolejne oczywiście miejsce, gdzie są apteczki. No nic. Lecimy dalej. My ich raczej nie potrzebujemy. Naprawdę, no jedna z moich ulubionych chyba misji to jest taka żywa, gdzie się dużo tutaj biega, dużo przeciwników uwala po prostu. Tam w sumie była druga droga, ale moim zdaniem ta jest o niebo lepsza. W sumie łatwiejsza poniekąd. Tutaj widzimy no kolejne oczywiście stanowiska do leczenia. Właśnie, coś mi mówiło, że to będzie... Że to będzie takie miejsce, z którego możemy skorzystać i jakoś tutaj się uleczyć. Pytanie, czy nam się uda... Aj, tam skoczyć. Chyba tak, to nie powinien być problem. Może jednak... A dla mnie może być. Moje umiejętności tutaj skakania ogromne nie są, jak widzicie. Ale jakoś się udało. No, nie przyda nam to się. Lecimy więc dalej. I tu ja najpierw bym ubił tego mojego nieszczęsnego robocika, którego bardzo nie lubię. A później poradził sobie z tym panem. Tu widzimy. Ciągle nam coś tu rzęzi. Jakieś generatory tutaj się znajdują. I oczywiście kolejna bomba. Jedna została, także już bardzo, bardzo fajnie to wygląda. O, kolejna kamerka. Tam się znajdowała ta, z której patrzę... A, znowu. Patrzyliśmy na początku w tej właśnie elektrowni, w tej pierwszej sali. No, pan tak strzela, a pan tak źle skończy. No, straszne to jest. Bardzo niewdzięczni jesteśmy. Dobra, ruszamy. Mówię, trochę częściej z tych piorunów staram się korzystać. Te akurat się przydadzą nam, myślę, bo jest przeciwników dużo. To akurat, o ile dobrze pamiętam, niczego ciekawego nie było. Prócz, no właśnie, paru. O, tutaj widzimy detonatory termiczne, o ile dobrze widzę. I pasek z tym. No. Coś mi nie wyszło, dobra, lecimy. Aha, kurczę, no nie widzę tych gości ciągle. Jednak dobrze się czasem chowają. Lecimy dalej, nie tracimy czasu. Ja... Co ja aż zrobiłem tutaj? Nie ma się czym przejmować, trzeba lecieć dalej. Ktoś tu strzela, my sobie z tego nic nie robimy. To jest piękno tej gry. Dobra, tak sobie mówię, nie lubię, jak jest za łatwo. Okej, także teraz naszym celem jest jedynie powrót do statku. Powrót na ten stateczek. Jeszcze możemy skorzystać? Tak, możemy skorzystać. Hop, hop. Dzień dobry. Dobry panom. A. O, pan jakiś twardszy widzę. No ale już po nim. Nie ma tutaj o czym mówić. O, coś nie trafiam. Dobra, bo jeszcze tutaj padnę zaraz. Postaram się tego nie zrobić. Nie, nie ma takiej szansy w ogóle. Na dole jakieś jeszcze medpaczki są. I bez nich, myślę, to nie byłby problem. Po prostu spadłem, gdzieś tam się jeszcze później nadstawiłem, głupio. No, jest już okej. Po drodze na pewno coś jeszcze napotkamy. Dobra. Raz, dwa. Ach. Kolejna kryjóweczka, no ale sekretna arena to nie była. Nie ma o czym mówić w ogóle. O, widzimy, się gość chowa. No ale tu kolejne apteczki. Pewnie jeszcze będzie ich, no ich miliony. O, widzimy, ręce odpadają. Nie tylko mi. Też przeciwnikom. Okej. O, jeszcze jakiegoś robocika nieładnie potraktowałem, no jak mogłem. I teraz wjedziemy. Tu nie, tutaj jest droga do tej pierwszej bomby, którą rozbrajaliśmy. Musimy się oczywiście cofnąć przez te nieszczęsne tutaj zasieki. Dobra, zrobimy to na szybko. I kolejne apteczki. Już nudny jestem, prawda? Dobra. I rzeczywiście misja zbliża się ku końcowi. Już pewnie widzicie, gdzie jestem. To jest już praktycznie początek tego budynku. Ale czekają na nas jeszcze jakieś tam grupki tych przeciwników. No, z tymi też można sobie bardzo szybko poradzić. A co teraz się stało w sumie, bo tak... No nie bardzo wiem. Wydawało mi się, że dobrze idę. A tu niespodzianka. Byłem przekonany, prawdę mówiąc, że tutaj jest wyjście, ale widocznie coś innego tu musi być. No i niestety, jakiś błąd w grze spowodował to, że nie mogliśmy przejść, nie mogłem przejść do końca. Miałem za to jakiś stary materiał, który wam tutaj pokażę zaraz. Dodatkowo też udało mi się znaleźć sekretną arenę, co widzieliście przed chwilą, albo będziecie widzieli teraz. No więc zapraszam do oglądania tego fragmentu, który wyciąłem jeszcze właśnie ze starego nagrania. Niestety tam dźwięk jest bardzo słaby, za to przepraszam. Można się fajnie zabawić z tymi panami tutaj. No ale nic, wracamy już do tego statku. To oczywiście będzie koniec naszej misji. Wszystkie cele spełnione. I zaraz no, pojawi się jakiś interesujący filmik tutaj. Jak zwykle Kylie nam nie pomógł, ale może to lepiej. Po prostu mogliśmy się sprawdzić w tym zadaniu. Także zabitych 77 widzimy. Jednego sekretu nie odkryliśmy. Jak widzimy, ich było 5 na tej mapce akurat. Wreszcie użyłem tych piorunów, których w poprzednich odcinkach no jakoś tak nie kwapiłem się do ich użycia. Także tutaj mamy ten raport. Klikamy oczywiście kontynuacja. I to by było na tyle. Jeszcze raz przepraszam za te problemy techniczne, no były one niezależne ode mnie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Dziękuję za uwagę. Jeśli wam się filmik podobał, to proszę lajkować, komentować. Jeśli chcecie zobaczyć inne filmy z tej czy innych serii, to zachęcam gorąco do subskrybowania naszego kanału. Teraz grał dla was Wilku. Cześć!